Witam! No cóż, tak patrzę, elfowie sobie ćwiczą, a tutaj sobie rośnie żywokost, wszystko ładnie, pięknie. Wracamy do gry, no i trzeba się rozprawić z Malekiem. Ładnie elfy ćwiczą, ładnie mają czapki. Poproszę podwójny strzał z łuku. Mam nadzieję, że po tym już się skończy walka z... Ale pudło. Walka z, ogólnie z elfami renegatami, bo to już się robi nawet już nie monotonne, tylko nudne. Cały czas przewracają się tak samo i w ogóle. Teraz Erwin powinien go... Za jeden! Wiem, że już to powtórzyłem parę razy, ale... Za jeden! Boże, co to jest? Nie wiem, promocja w Lidlu? Drugi za jeden grosz? Drugie uderzenie za jeden grosz. Pozdro. Zręczność. A my chyba dostaliśmy jakiś pierścionek. Pierścień szczęścia. A ty masz pierścień szczęścia. No cóż, nic. Nic ciekawego. Łucznicy! Dobrze, że łucznicy pod helmowym jarem tak nie wyglądali, bo to by był śmiech na sali. Orkowie by normalnie padali ze śmiechu, zanim by dotarli do muru. Furia. Zabij. Morduj. Przegryzaj tętnicę. No i nie zabił. Gwendanarze. Dobij. Patrzcie, mogłem dobić tego drugiego, bo on w sumie ma tam 50 coś punktów życia. 16. Ależ kamera w tej grze jest cudowna. Chcę widzieć, jak mag obrywa, a tymczasem kamera środkuje się centralnie na cyckach Vivien. Nie mam pytań. Naprawdę, nie mam pytań. Ale przynajmniej ładny strzał. Nie mam pytań. Czasami ta kamera się dziwnie ustawia. To jest trochę... Może być trochę irytujące. No, weźesz! No, wreszcie. Erwin, atakuj. Smagnij. I pudło. Uj. Biorca życia. Dobra, na szczęście poza tymi elfami jeszcze została nam obstawa Maleka i będziemy go mieli wreszcie z głowy. Obrona. Starczy ci punktów, biorca życia? To bierz. Zabij. Taki wałek. Pewnie teraz zginie jeszcze, znając szczęście. Wow, przeżył. Jestem wstrząśnięty. Strzała uderzyła o powietrze. To takie wspaniałe, takie niezwykłe. Co to za pierścionek? Zręczność, dobra. Pierścień szczęścia, pierścień zręczności. I teraz tak, Quintanar jest ledwo żywy. A teraz jest już bardzo żywy. Zobaczmy. No, to już tylko obstawa Maleka, dobra. Kończmy to. Najwyższa pora, żeby wśród elfów, nie wiem, zapanowała sprawiedliwość, coś takiego. Nie wiem. Dobra, zaraz. Furia i... Myślę, że Renegata Lanciera najpierw. Przeżył. On przeżył. Ale tego to już nie. Aha, ich czarodziej coś robi, ostrza, no. To jest po prostu cudowne. Ta gra jest tak wspaniała, że w momencie, kiedy ktoś atakuje, oczywiście kamera najczęściej środkuje się akurat na cycki Vivien, albo na jakąś inną, mniej istotną część mapy, albo część ciała którejś z postaci i nie widać, co robi przeciwnik. Na przykład teraz nie rozumiem tego,
bo kamera się wyśrodkowała tak, że nie było widać, jak ten frajer strzela. Nie patrzę się na tytki Vivien, patrzę się ogólnie na wszystko. Głównie na przeciwnika. Tym bardziej, że Vivien jest na skraju śmierci, tak patrzę. Biorca życia. Zabij go, Quentanarze. Tak. Ale tak stękają i jęczą, że nie mam pytań. Obrona. Vivien. Dawaj go. Z furii go jedziesz, kładziesz go. I jeszcze został nam jeden. Obrona. Quentanar. Biorca życia. Przy odrobinie szczęścia powinno się teraz skończyć. Nie skończyło się niestety. I muszę mu jakieś zaklęcia dokupić, bo to biorca życia to jest takie raczej słabe jakieś. Może jakąś kulę ognia, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, czy tutaj są zaklęcia obszarowe. No dobra. Tak jakby gra się skończyła w tym momencie dla elfów. O, strzały precyzyjne. Ciekawe. Co jeszcze? Tutaj coś leży. Nie, mała beczka piwa. Co jeszcze? Malek. Surrender, Malek. Poddaj się, Malek. To koniec twojej niczemnej drogi. On przynajmniej nie ma za rozbieżnego, tak jak tam ci gwardziści. Głupcy, nigdy nie znacie spokoju, pokoju. Duch wojownika zawsze będzie obecny w waszych sercach i rozlew krwi rozpocznie się na nowo. Walka jest nieunikniona. Tak było i tak będzie. Lilene. Tak, zawsze będą bitwy do wygrania, ale powód toczonych walk oraz wybór strony zawsze... zależy od każdego z nas. Nie trzeba nam już twoich wypaczonych słów, bo straciły swoją moc. Nawet nie wiesz, jak bardzo się mylisz. Dostałaś mnie, ale są inni, którzy dokończą moją misję. Co powinniśmy z nim zrobić? Zaprowadzimy go do Tel Minadris. Jego los nie leży w naszych rękach. Tu jest chyba jakiś błąd, bo to chyba powinna mówić Linę. No ale trudno. Malek. No, jaką ma twarz, to nawet nie będę komentował. 14 punktów życia, ale 12-20. Słaby jest. W porównaniu na przykład z Vivien. Z kimkolwiek porównując, to jest cienki Bolek. Dobra, i co? I teraz... Aha, i teraz musimy po prostu stąd wyjść, tak? I to zajmie wieki, bo trzeba iść przez ten cały rezerwat elfowy z powrotem. Nic nie ma ciekawego. Jakby chociaż jakieś ziółka po drodze były, a tutaj tylko grzyby, których się pozbierać nie da. Ej. No ale może tam elfowie jakąś złotem sypną, czy coś takiego za pojmanie tego całego Maleka. Byłoby fajnie, bo jednak się trochę narobiłem, żeby tutaj dotrzeć. Tyle zabitych elfów. To mi przypomina jeden Flamberg. Było coś takiego, przychodzimy do namiotu po skończonej grze RPG w terenie. Jest jeden mistrz gry, który był elfem. I wszyscy nagle go otaczają, tego duszka, po prostu go otaczają. Także w sumie nie bardzo może się ruszyć. On już wie, co go czeka. O, ziółka. On już wie, co go czeka, chociaż my jeszcze niespecjalnie wiemy, co tam ci chcą zrobić. I nagle cały namiot podrywa się i zaczyna skakać. I następuje takie gromkie. Kto nie skacze, ten jest elfem. Kto nie skacze, ten jest... Oczywiście duszek nie skakał, bo był elfem. W tej grze bardzo często mu się zdarzało elfować. Za tego kamienia na początku wyskakiwali, tak? Chyba tutaj. Jej, żywokost. Żywokost, żywokost, żywokost. I zielona mięta. Raz, dwa, trzy. Patrzę, tyle się tego złomu... tyle tego... tych ziół zbiera, że chyba wypadałoby zrobić jakiś odcinek o alchemii, ale to... może za jakiś czas.
Wyruszamy w dalszą drogę. Tyla Denjar, Terminadris. Wygląda na to, że to jest elfie miasto nad brzegiem morza. Interesujące. Znowu ekran ładowania jak z Parku Narodowego Elfickiego. Zobaczymy, co tam nam będą mieli do powiedzenia, bo chyba do jakiegoś króla pójdziemy, czy jakiegoś, nie wiem, no, jakiejś szychy elfowej, nie? Muzyczka fajna. Wow, ktoś, kto nie próbuje nas zabić. Tule Ean. Anutar Felian. Elficki w tej grze jest dziwny. Ale w sumie elficki w większości jest dziwny. Tak ogólnie. Ale w sumie elfy wyglądają nawet w miarę w porządku. No ten wygląda mniej w porządku, ale generalnie nie jest źle. Domki na wodzie. Jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś tutaj była ta szycha. Surivean Deal Anuvar. Vequelan... Quentanar. Vequelan Ilithien Fail Dolorion Taes. Wybaczcie mój elficki. Lilene, promych słońca, Telminadris i Erwin ze swoją klingą z kości słoniowej. Tak się cieszę, że was widzę. Powiedzcie, jak upłynęła wam podróż. Itilien Gaeven Quelneas Vaes. Nasza misja zakończyła się powodzeniem. Oddaliśmy renegata Maleka w twoje sprawiedliwe ręce. Jego obóz został zniszczony. Malek został pokonany, ale jego poplecznicy sieją chaos w innych częściach Shimandril. Nasze lasy i łąki wciąż nie są bezpieczne. Szczególnie nasz najzdolniejszy kowal Manduwin skarży się, że wokół jego kuźni pojawiają się tajemnicze cienie. Wysłałem do Shimandril nasze wyszkolone drużyny, aby znalazły renegantów, ale straciliśmy z nimi kontakt. Byłbym wdzięczny, gdybyś udała się do kuźni Manduwina i zbadała jego podejrzenia. Wyruszamy od razu, jak będziemy mogli. Dael Anuvar. I jeszcze jedno proszę, przedstaw mnie Vivien. Przedstawiam Vivien. Chyba tak to powinno być. Spotkaliśmy ją podczas naszej podróży. Udowodniła, że jest bardzo dzielna i pomocna. Jej obecność w Terminadris nie może być przypadkiem. Nie lubimy, gdy ludzie przybywają do Shimandril, ale skoro uratowałeś życie mojego dziecka, mogę ci podziękować na kilka sposobów. Proszę, weź najwspaniały złoty naszyjnik i niech będzie to nagroda za twoje czyny. Dziękuję ci za ten dar, panie elfów. Ale jeszcze bardziej przydałaby mi się twoja mądrość. Naprawdę mnie zadziwiasz. O jakiej mądrości mówisz? Choć wyglądam jak człowiek, nie należę do tej rasy. Przybyłam z innej sfery, z innego świata. Mojej sferze grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, muszę porozmawiać z twoimi bogami. Jak na kogoś obcego? Masz duże wymagania. Naszym najświętszym miejscem jest Srebrny Las. To miejsce obecności czystego ducha elfów. Nikt tam nie był poza elfami. Muszę się skonsultować z najwyższą radą. Idź pomóc Erwinowi, Lilene i Quentanarowi rozwiązać problem Manduwina. Gdy wrócisz, poznasz moją decyzję. Czyli przynieś, podaj, pozamiataj i może wtedy będziesz mogła... No. Czyli tak, tu jest kuźnia Manduwina. Pomóż Manduwinowi. A, i miałem oddać się Bardowi w Tyla Denjar. Ten cały hełm, ale to później. Kupiec, Lotharin. Czekam na mój statek. Eksportuję wszystko do dalekich krain. W szczególności broń i jedzenie. Co masz do sprzedania? Czy masz coś do sprzedania? Tak, chcę coś sprzedać. Zobaczmy. Co ja mogę sprzedać? Ale dużo strzał. W sumie od niej chyba nic, ale tutaj na pewno te kopyta. Rugo Gorona, tył Gorona, portki niepotrzebne, łuska niepotrzebna. Co tam? To niepotrzebne, ale złomu, Boże. To niepotrzebne, piwo niepotrzebne, elfy nie piją. Niepotrzebne,
rogi Gorona nie, zbędne. Ach, trzy powinny być, nie dwa. Zbędne, zbędne. Ale śmieci, no nie mogę. A nie, może strzały jeszcze nie. No dobra, to chyba już mamy. Czy ona przypadkiem nie ma jakichś minusów do udźwigu, przepraszam, w tej chwili? No, sam nie wiem. Strzały precyzyjne dam tutaj. Silne lekarstwo. I Erwinowi. I to tutaj. Dalej jest coś jej ciężko. Może to wina tych żelaznych strzał. Może. I teraz myślę, że należy się przespać. Uzdrowiony. Oczywiście nie było to do rana, więc poproszę do rana jeszcze. Aha, nie mogę, bo są głodni i spragnieni, tak? Jeden, dwa, trzy. I chyba nie mam czym jej napoić w efekcie. Niby on tutaj ma jakąś czystą wodę, ale to nie jest do picia. No. Przejdźmy się i zobaczmy, czy tu jest jakiś kupiec gdzieś. Elf Karczmasz. O! Enmanirfateran. Obcy z krajem zamieszkały przez rasę ludzką. Dokładnie tego mi trzeba. Nasi ludzie robią różne rodzaje wina, ale nie można ich porównać do tego, co produkuje człowiek o imieniu Yuri. Byłbym wdzięczny, gdybyś przyniosła mi coś z jego piwnicy. Ale och... A to jest spirytusu się zachciało. No, spirytus i wino. O Boże. Flaszka spirytusu za 416 złotych monet. Kiedy Yuri sprzedaje za chyba 150 czy 160. Czujecie przebicie? 300 złotych monet. Mniej więcej. Potrzebuję zapasów. Dobra, myślę, że dycha starczy. Może tak. Nie cierpi tego buga. Napoje, drużynę. Statystyki. Tutaj. Trzeba ich napoić. Napoić i najeść. Jakby tego nie brzmiało. Jakby to nie brzmiało źle. Dobra. Jeszcze Quentanar. I Vivien. Mamy jakiś chlebek czy coś? Mamy. Dobra, jedz. I jeszcze myślę, że założę jej ten medalik, bo w sumie czemu nie. No dobrze, czyli teraz musimy iść do kuźni Manduwina. Z tego by wynikało. Jeszcze mamy chwilę czasu, więc myślę, że zdążę dojść do samej kuźni. Może nawet do samego Manduwina. To dowiemy się, co on tam ciekawego ma do powiedzenia. A ty masz coś do powiedzenia? Niech Lilithien zawsze będzie z tobą. Wygląda na to, że elfy są religijne. Przynajmniej tyle, że mają jedną boginię, a nie, nie wiem, 300. Dobrze, że tutaj jest mało bogów, bo chyba bym się wkurzył, jakbym musiał do każdego zachodzić i ta kontrbroń byłaby podzielona na więcej niż 3 części. Chociaż to i tak jest dosyć długa wyprawa. No i cholera noc. Jak na złość. Do rana, do rana, by się szło. Zobaczmy. Dobra, jeszcze jest odpowiedni poziom na marszutę. Możemy to okrążyć. Kuźnia Manduwina jest tutaj, czyli musimy iść w lewo. Misiek. W lewo to tędy, tak? Teren będę mógł sobie pobadać później. Ja w sumie nie wiem, czy chce mi się chodzić po tym lesie i wybijać to, co tutaj ewentualnie mieszka. Zobaczmy, dobrze poszedłem? Dobrze, tam jest kuźnia Manduwina. Ale zahaczymy o miśka. Zaklęty niedźwiedź. Piąty poziom, to ja go po prostu rozjadę. To jest tak, jak po prostu... Masz, nawet nie zdążę. No nie mam pytań.
W sumie nawet nie było za niego doświadczenia tak naprawdę. Przepraszam. Praktycznie nic, praktycznie wcale. Oho, oho, coś jest. A, elfy renegaci w dalszym ciągu. No dobra. Linę. Weź temu łucznikowi spuść manto i to tak solidnie. 68. Drugi. Jeszcze go raz. Dobrze. Dobrze. Teraz tak. Furia, proszę. Zabij. I teraz Erwin. Spuszczam ze smyczy i rozszarpuję sztętnicę. Nie mam pytań. Wierca życia. Ciekawe, czy dużo tych renegatów. A w sumie u Maleka było dużo, więc tutaj pewnie też troszkę ich się będzie snuło. Zobaczymy, co powie Manduwin, jak do niego dotrzemy. No i przede wszystkim, Manduwin jest kowalem elfów, więc jestem zainteresowany żywo tym, co ewentualnie Manduwin ma na składzie. Zobaczymy, czy się da coś kupić. Albo raczej zobaczymy, jak bardzo astronomiczne ma ceny. Bo aż jestem ciekaw. Wow, 6 renegatów razem z tym, co poprzednio, to daje już 9. Podwójny strzał. Raz. Nieźle, ładny krytyk. Ale myślę, że tak, tutaj obronę dam. I Erwin niech też się broni, bo oni będą... A, na Vivien się skupili. Dobra. Czyli Vivien tankuje, a Erwin może zadawać obrażenia. No i dobra. To w takim razie na początek Erwinowi dam... Dam błogosławieństwo, bo Linę musi poczekać na punkty. Obrona. Dalej. Więc w takim razie Erwin silnym atakiem ręcznym powinien położyć jednego elfa. I tak się właśnie dzieje. Natomiast Vivien... Zaryzykuje. Obrona. Na szczęście oni nie robią jej zbyt wielkiej krzywdy. Quenta marze. Łucznika. Łucznik pewnie Quenta marowi. No tak, przywalił mu. Za 30. Linę ma jeszcze kolejne parę strzałów. Myślę, że 2. Na wszelki wypadek. Wolę, żeby on był martwy. Ten krytyk to powinien być na początku, nie na końcu. No ale trudno. Natomiast Erwin... Leczenie lekkich ran, poproszę. Muszę to zaklęcie przełożyć do... Pchnij od tyłu... Nie, obrona. Muszę to zaklęcie z leczeniem przełożyć do księgi zaklęć Quentanara, to wtedy będę mógł ich leczyć w trakcie walki. A tak to... Nie bardzo mogę. No i się skończyło. Linę... Strzał z łuku. Dawaj, pokaż krytyka. Takiego woła. No i jeszcze ten spudłową. No nie mam pytań, naprawdę. Poproszę silne lekarstwo. I teraz Vivien będzie kosić. Ona ma dużo punktów, to zaraz... Albo może i nie, bo właśnie ją przejechali to tak ostro. Oh God, why? Za 1, ten 3 razy i ten raz. Dobra, tak, biorca życia. Zabij. Proszę cię, zabij go. Jestem zawiedziony twoją postawą, magu. Podwójny strzał. I raz. O Boże, pudło. Kto ci dał łuk do ręki, kobieto? Ja się pytam, kto... Dobra, zabity. I zabij, proszę cię, zabij go, zabij drania. Dobra, został jeden. Broń się. I Vivien już powinna sobie z nim spokojnie dać radę. No i tak się właśnie dzieje. Mało tego, Vivien zdobywa poziom, więc nie będę musiał się
martwić. Chcę by jej tu polecieć. Myślę, że w siłę. Niech umie walczyć kobita. Czy tu gdzieś jeszcze stoją renegaci? Nie widzę. Dojdziemy do kuźni Manduwina, pogadamy z Manduwinem i już myślę, że na tym koniec będzie, ponieważ odcinek już musi się zbliżać do końca, mamy... Czas się kończy. Manduwin. Mam wobec ciebie dług wdzięczności za uratowanie mi życia. A do tego strata Manduwina oznaczałaby utratę najlepszego kowala, który wytwarza najlepszą broń dla wszystkich elfów. W nagrodę daję ci ten cenny miecz. Wierzę, że trafia on w dobre ręce. Gdybyś potrzebował jakiegoś ekwipunku, nie wahaj się mnie odwiedzić. Quentanar, pomogłaś nam, gdy mieliśmy kłopoty z buntownikami, Vivien. Teraz my chcemy pomóc ci w swoim zdaniu. Zaprowadzimy cię do Dael Anuvara. Opowiedz mu o swojej misji i poproś o zgodę na wejście do Świątyni Księżyca. Zaraz, czyli co, rozwiązaliśmy ten problem, tak? Już? Cieszę się, że cię widzę. Tylko pytanie jest, czemu Manduwin stoi tutaj zamiast przy kowadle? Ale tam inna sprawa. Jak ostatnim razem grałem, to wyglądało trochę inaczej. Pozwól, że pokażę ci twoje cudeńka. Moje cudeńka. Jeśli czekają się niebezpieczne wyprawy, lepiej zaopatrz się w możliwie najlepszą zbroję. Kamizelka smoka. Najwyższy poziom wojownika jest wymagany i oczywiście jest to cholernie drogie. 21 tysięcy sztuk złota, to niby byłoby mnie na nią stać, ale no naprawdę drogo. Kamizelka legionowa to obniża zręczność, to nie. Tarcza Gilarda to będzie chyba najlepsza tarcza w grze. Spodnie, jakieś adamantium. A my dostaliśmy... Ojejku, nie to. My dostaliśmy jakiś bułat. Zobaczmy tą broń. 39 do 45, ale nasza szabla ma 3 kryształy. To wyjaśnia, dlaczego jest lepsza. No i jeszcze tutaj, zobaczmy. Avalion. Pokaż, jaką masz broń. Bułat elfów ciemnych. No i to jest dopiero prawdziwa broń. Kluczy dziób, jakiś coś, szabla renegatów. Miecz przeznaczenia, szabla orkadesa. Ale na ten bułat elfów ciemnych bym się połasił, jak już bym miał pieniądze. W każdym razie, jak ostatnim razem byłem u Manduwina, grając poprzednio, to wyglądało to w ten sposób, że on najpierw mi powiedział, że muszę renegatów znaleźć i wytłuc, i dopiero wtedy się renegaci pokazali. I na tym, myślę, skończymy ten odcinek, bo już czas i tak jest przekroczony na pewno. Miałem nagrywać do 20 minut, a zazwyczaj się zamyka w maksymalnie 25. No i jeżeli by się okazało, że w następnym odcinku będę miał już sprzęt za 20, za te kafelki, które tam są do ułożenia, tak? To wiedzcie, że to dlatego, że nie chciałem po prostu na wizji biegać z tą wódką pomiędzy elfami a Jurijem, bo jest to dosyć męczące. W każdym razie dziękuję, do widzenia.